Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny dzień. Jestem troszeczkę niedospany, ponieważ położyłem się wcześniej, nie wiem, 23, więc teoretycznie powinienem być, ale niestety taki nie fart, że to była ta noc, w której Charlie bolały nogi. Nie wiem, czy wy mieliście takie, jak byliście dziećmi, ja miałem i myślę, że większość dzieci miało, ponieważ wiadomo, jak nogi rosną, jak w ogóle dziecko rośnie, te kończyny bolą. Czasami ręce, przede wszystkim nogi, ja tak zawsze miałem i ja mówiłem zawsze, mamo, kręcą mnie nogi. Pamiętam, jak babcie, jak mama nasmarowywały mnie jakimiś takimi specyfikami, albo jakimś amolem, albo, to bardzo pamiętam, była taka duża butelka, w środku jakieś takie wióry z owoców, nie wiem, skórki, jakieś takie po prostu pocięte owoce, no i teraz wiem z perspektywy czasu, że było to zalane alkoholem. Możecie napisać, czy mieliście coś takiego, takie specyfiki domowej roboty w domu. No i niestety my dzisiejszej nocy tak mieliśmy, także Charlie się przewracała, odwracała, tatuś, kręcą mnie nogi, więc ja musiałem schylać się, w sensie tak jakby schodzić na łóżku w dół, żeby było mi wygodnie. Kładłem się jakby pod nogami, moje ręce miałem nad swoją głową i tutaj masowałem jej nogę. Więc tak spędziłem dzisiejszą noc, ale nie marudzę, nie narzekam. Niech rośnie dziewczyna, niech się rozwija. O to chodzi. Zaczynamy ten film, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy ten film za 3, 2, 1. Sprawdźmy, jak idzie moja redukcja. Ważyłem przed rozpoczęciem treningu, przed rozpoczęciem diety 87. Teraz mam ze sobą aparat, który zważyłem przed chwilą na wadze kuchennej. Waży 1,5 kg, więc ta waga, która się pokaże teraz, odjąć 1,5 kilo. Tum-dum-dum. 86,8, czy dobrze liczę? Odjąć 1,5 kilo to jest 85,3, tak? Zgadza się? Tak, czyli nie żadną redukcją pod tytułem, że nie jadłem, tylko zdrowo jedząc, ćwicząc, ważę 85,3. Forma basen. Robimy to. Byłem w sklepie na porannych zakupach, ponieważ ostatnio jakiś czas temu Angelika powiedziała mi, że o, pamiętam, jak kiedyś robiłeś mi śniadanie, że już było to śniadanie, na nią czekało. I faktycznie sobie tak pomyślałem, że faktycznie tak było. To też, co teraz wam omówię, to nie jest odpowiedź na to, co Angelika powiedziała, bo już jakiś czas temu, chyba 2 dni temu, zrobiłem to śniadanie. Ona się tak ucieszyła i mówię, kurde, wiecie, czego ja się najbardziej boję? Najbardziej boję się starości, ale nie w kontekście wieku, niedołężności, czegokolwiek, chociaż... Może to też troszkę, ale starości pod tytułem takiego, jak są związki na przykład i kiedyś były te związki romantyczne, nawet jakieś takie właśnie małe szczegóły, a już to mija, już im się nie chce i bardzo tego nie szanuję i bardzo od tego uciekam, więc znowu dla mojej żony zrobię śniadanie. Kupiłem, znaczy dla żony i córki oczywiście, kupiłem chlebek świeży, kupiłem pomidorki, o których wczoraj mówiłem, że o, jakie fajne pomidory tutaj są, masło, szyneczkę mam w domu, twarożek taki biały już gotowy, znaczy gotowy, zrobiony, bo jest naturalny. Bo to ten chłopaczek, ten mały Łukaszek zaimponował Angelice swoimi zachowaniami, więc ten Łukasz, ten Luka starszy też powinien to robić, prawda? Jak to? Tak głową w dół? Tak. Ja też czasami tak śpię, masz to po tatusiu. Tak. Co, perełeczku? Bardzo się tobą tęskniłam. Jak można tak tatusia takimi słowami powitać? Ja za tobą też tęskniłem bardzo mocno. Bardzo mocno tęskniłem za moją córeczką. Boże, Boże, naprawdę nic mnie bardziej nie motywuje niż Charlie. Zobaczcie, z rana powiedzieć do swojego rodzica, tęskniłam za tobą. To jest niesamowite po prostu. Naprawdę, ja nie byłem takim empatycznym, tak wylewnym dzieckiem, chociaż wydaje mi się, że byłem, ale na pewno nie aż tak. A jak widzicie, śniadania nie są za wykwintne, ale właśnie takie jemy. Ja jem jajka najczęściej, chociaż też lubię kanapkę, bardzo lubię. A Angelika właśnie najczęściej jakąś kanapkę z serkiem, szynką, a Charlie, no Charlie przede wszystkim jest w przedszkolu, ale jak je w domu, to kanapeczkę z pasztetową, z pomidorkiem, z ogórkiem. I winto. Pomidorek? Jest pomidorek. A chcesz pomidorek czy ogóreczek? Pomidorek, ogóreczek. Proszę bardzo. Wykwintne śniadanie dla mojej córki. Pamiętaj, powiedz mamie, że śniadanie czeka na nią na wyspie, dobra? Bo ja jadę do barbera, okej? Okay? Mhm. Dobra. Teraz?
Nie, jak się wyśpi, jak wstanie. Angelika z kolei ma takie dwie bycze kanapki z twarogiem, z pomidorem i zrobimy tak oldschoolowo, jak dziadek zawsze robi, jak szedł do pracy i robił nam kanapki. Zasłaniamy jakąś miseczką i śniadanko czeka. Kochanie, śniadanie czeka na wyspie. Wyślij. W takich chwilach jak te marzenie się spełnia. Najcenniejszy skarb to właśnie my. Pokochaj jak nikt, nie tylko odcięta. Podarujmy sobie dziś. I jest fresh czy nie jest fresh? Chyba jest, prawda? Jutro mam pewną okazję, w której muszę być jakoś tak ogarnięty, więc się ogarnąłem. Jadę do domu. Jest tutaj miejsce, jak przyjeżdżam do barbera, to jest tutaj miejsce do parkowania, gdzie w zasadzie każdy najeżdża na chodnik, ale to jest normalne, jest, nie wiem, 40 samochodów i każdy zaczepia chodnik, bo tu się tak parkuje po prostu, ale pan przede mną, już nie będę wychodził, pan przede mną tak wjechał, że osoba, która idzie przez obok mnie dosłownie, przez chodnik, musi zejść na trawnik, żeby przejść i patrzę, a pan ma na szybie naklejone karne ku... I ja zobaczyłem to z daleka, mówię, ja pierdzielę, jeśli mi nakleili, chociaż naprawdę, ja stoję dobrze, stoję tak jak te wszystkie osoby. Na szczęście nie, na szczęście pan chyba tu rozumie zasady tego parkowania, że wszyscy tak stają, no ale ten z kolei tutaj taksówka się jeszcze przesadził i ma takie dwa karniaki. Ja teraz jadę do domu, mam nadzieję, że Angelika zobaczy, zauważy, że byłem u barbera, znaczy powiedziałem jej, ale nadal nie wiem, czy zauważy. Mamy dużo roboty, mamy takiego dużo sprzątania, dużo składania, ogarniania, ponieważ zostało 11 dni, jak dobrze myślę, 11? 10! 10 dni do przyjazdu rodziny, więc wszystko musi być posprzątane, ale nie, że posprzątane, że wiecie, tak codziennie, tylko poprzenoszone już rzeczy, poskładane te, które są niezłożone i jest pewna nowość w ogrodzie, którą wam pokażę, bo ona zmienia bardzo dużo. Patrz, jak ładnie sobie ciebie zebrała! No pięknie, ja też się pięknie zrobiłem dla mamy. Pięknie! Znowu nie zauważyłam. Mimo, że wiedziałam, że byłeś. Zapominam jakoś, nie wiem, jakoś tak... Tak, nie, bo nie robisz nic nowego. No co, chcesz, żebym zrobił nowe? Nie. Gang blondynów? Nie. Tak delikatne pasemeczki. Na wakacje w sensie. Co ty myślisz, jakby tatuś miał blond włosy? Jakbym miał takie białe włoski jak ty. Ja mam troszeczkę takie białe czarne. Ty masz białe czarne, no, ale myślisz, że ja bym fajnie wyglądał, jakbym miał takie białe? No. Co zrobić? Ty zawsze mnie wspierasz. Czas ma trochę biała i trochę czarna. Kto tak ma? Mama? No. Mama ma... Ale nikt nie ma takich kręconych jak ty. Jakim cudem to takie kręcone, piękne? Antoś ma. Antoś? A kto to Antoś? Z przedszkola, ziomek? Ale ja mówię z rodzinki nikt nie ma, ale pokaż się, pokaż te loczki z bliska. Babcia ma, Edytka. A no to, ale to nie takie. Trochę inne, ona ma takie jak afro, takie małe. Tak jak moja babcia Ela. Tak? Ale ja też kiedyś takie miałem, znaczy w sensie może nie takie, to mama moja musi powiedzieć, ale jak byłem malutki, to miałem takie blond włoski. Ja też miałam takie lekkie, a wiesz, ona ma takie sprężyny, nie? Razem z uczucami chcę poznawać świat i nieważne wcale, że ma mało lat. Przytulaj tatę, kocham cię. Może z ludzicami chcę poznawać świat. I nieważne wcale, że ma mało lat. Wyszedłem sobie na chwilę na ogród, bo to jest idealny moment, ponieważ ekipa brukarzy ma dzisiaj przerwę. Ekipa ogrodników, przez to, że padał deszcz, czeka, żeby troszeczkę tutaj wyschło i przyjdzie robić, więc żeby nikomu nie przeszkadzać, wyszedłem sobie na chwilę teraz na ogród. W ogóle jest taka świetna pogoda, jest tak super w Polsce, że naprawdę dzisiaj dostaliśmy propozycję od pewnego hotelu, w którym już byliśmy i naprawdę to były wymarzone wakacje, więc się waham, zastanawiam, ale sama temperatura w Polsce, taki klimat na te wakacje mi na maksa odpowiada. Przede wszystkim ostatnio, jak było około, nie wiem, tam 21 i my o 20 wyszliśmy sobie na podwórko i to było tak, jak nie wiem, na Dominikanie, gdziekolwiek. W domu mamy klimę, jest tak zimno, wyszliśmy na dwór i buchnęło nam takie ciepło, ale takie sympatyczne, takie wakacyjne, pachnące powietrze. Nie wiem, czy skorzystamy z tej współpracy, ale ja tu zostaję. Ja tu zostaję. I korzystając, że ekipy nie ma, to oprowadzę was troszeczkę po ogrodzie. Nie wiem, co Angelika pokazywała, wiem, czego nie mogę pokazać,
ale coś tam pokażę i pokażę jedną nowość, z której jestem bardzo dumny, że już jest, bo to zmienia wszystko. A więc pierwszy update i to naprawdę nie wygląda, że za 11 dni tu będą wakacje, będzie rodzina, ale wiecie, znacie nas już po tych świętach. No to właśnie pierwszy update jest taki, że panowie brukarze postanowili skuć cały ten beton, calutki wzdłuż domu, po to, żeby wyrównać, żeby po prostu jak będzie tutaj, tu był ten beton taki wylany i on był stosunkowo nie do końca prosty, jak na to, żeby położyć tutaj płyty, które zamówiliśmy i żeby wszystko było równe do basenu, żeby było w jednej płaszczyźnie. Druga aktualizacja to basen, który jest już przykryty, żeby tam nie napadało do niego, w sensie tutaj jeszcze nie jest przykryty, tutaj są te platformy, o których mówiliśmy ostatnio na Q&A, prawda, że mówiliśmy, że basen sam w sobie ma 10 metrów, ale to miejsce najgłębszego jakby basenu zaczyna się tak naprawdę tutaj, więc odtąd dotąd do końca basenu jest chyba 2,60, więc 7,40 długości takiej powiedzmy użytkowej. Tutaj ten fragment ja najbardziej lubię, bo tutaj będzie woda, słoneczko świeci, a ja tutaj w wodzie opalam się, woda chlapie i właśnie w takich warunkach opalać się jest najlepiej, czyli nie na leżaku, na patelni, tylko żeby ta woda mnie podlewała, chlupała i to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w tym basenie. Oczywiście fajnie, będzie przeciwprąd, będziemy mogli pływać fajnie, ale come on. No i to wygląda właśnie w ten sposób, czyli schodki, tutaj już basen. Następnym etapem w basenie będzie wyklejanie folii, także już niedługo naprawdę to będzie wyglądać jak prawdziwy basen. Koparki większe, mniejsze, no dzieje się, ale naprawdę czas jest. Nie powiem, że po naszej stronie, no bo te 11 dni to nie jest za dużo, ale zdążymy. Mam nowe ulubione TikToki. Narkotyków, nie upijam się, ja robię zakupy. Tam masz taki kontrol. Widziałeś to na TikToku? Nie widziałeś na TikToku? Nie, to ja myślałam, że to ja jestem tam. Znaczy to ty jesteś jako głos, ale ludzie nagrywają do twojego dźwięku. Ja robię zakupy. Ja nie biorę narkotyków. A tylko jeden jest. Nie, jest więcej. Masz? Jeszcze nie. Jezu, skąd to, jak to się robi? Przyjechało 242 tu jest. Moja mama dzień po wypłacie. Mam pomysł. No. Teraz to robisz. No. Do tego dźwięku ty na swoim TikToku nagrywasz. Nie. To nie, będzie nie, niesamowite. Nie. Ja to w ogóle nie. TikTok to nie moja bajka. Nie. Musisz to, czasami coś wrzucić. Nie podoba mi się taki kontent do młodszej widowni. To nie jest nabijanie. Dziękuję. To ludzie nagrywają po to, żeby cię tak uczyć, że tak samo myślą. Te dziewczyny lubią zakupy i utożsamiają się z tobą i właśnie mówią, to było fajne. To było na takiej zasadzie, ja nie robię nic złego, ja po prostu robię zakupy. Ale nie nagrywają TikToka, już niech inni nagrywają. Pojedziemy jeść. Pojedziemy zjeść gdzie chcesz, ale zahaczymy o budkę Heizera, ponieważ otworzył obok nową z owocami morza. Czy ty jesteś fanem Heizera, że tam jest teraz jeść? Jestem fanem nowych miejsc. Jest bardzo dużo miejsc teraz na mapie Warszawy i zobaczyłem, że on sobie wstawia, ostatnio w ogóle jak dodawaliśmy z kebaba, to ludzie pisali, czy współpraca. I myślę, że słaba by współpraca była, bo z 20 razy powiedziałem, że FS lepszy na tym filmie. Ale nawet jeśli nie chcesz tam jeść, ja bym chciał po prostu pojechać. Co tam się je? Kanapkę ze śledziem, kalmary, ośmiornice, z lodu, tak na lodzie, wszystko takie tak budkowo, street foodowo, ale świeże. Że jeśli nie będzie ci się chciało nic tam jeść, to po prostu pojedziemy do normalnej restauracji, okej? Okay. No i to, o czym mówiłem, teraz jestem na przodzie domu i to po prostu wygląda naprawdę fantastycznie, nie mogłem się doczekać, aż to będzie. Póki co, robienie tego ogrodu wyglądało tak, że było wykopanie, przekopanie, troszeczkę jest różnica, ale jednak ogólnie jak ktoś widzi to, to mówię wow. Nie wygląda to jakby za 11 dni miało coś tu się dziać więcej niż wykopaliska, czyli wakacje, a przyszły płyty, które będą u nas na podwórku, które są teraz tutaj przed drzwiami i come on, wygląda to świetnie, tylko muszę je tak pokazać, żeby nie pokazać czegoś, więc poczekajcie, muszę sobie wymyślić. Jak widzicie tutaj te szpary, to te szpary będą zakryte takimi kamieniami czarnymi, ciemno, bardzo ciemno szarymi, nie no, czarnymi i tak sobie będziemy tutaj śmigać. To już jest wszystko tutaj zrobione. Tu było też wykute wszystko, nie wiem, mniej więcej dotąd mieliśmy taki betonik, a teraz to wygląda no już dużo bardziej okazale. Jest wielka platforma, można sobie chodzić i pyk, idziemy sobie od strony drzwi do ogrodu.
i możemy sobie właśnie iść. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak to będzie wyglądało. No coś cudownego, naprawdę coś cudownego. No i tutaj już na razie koniec, czyli nasza droga dobiega końca, ale normalnie skręcamy pach i prosto do ogrodu. Wygląda to wspaniale. W końcu to wygląda jakoś, prawda? Bo tu wszystko było jeszcze z przodu domu, to w ogóle była prowizorka. Tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby nawet nie, że wyglądało, tylko żeby jakoś spełniało swój obowiązek, że można było przejść do domu, jakieś tam były tutaj, prawda, płyty, ale teraz prawdopodobnie nie powinienem jeszcze na tym siedzieć, bo to dopiero wczoraj było robione, więc uciekam już stąd, ale no, wygląda świetnie. Nie dość, że rozmiarowo to się tak optycznie powiększyło, przez to, że już nie mamy tego tutaj cemenciku krótkiego na wyjściu z drzwi, tylko mamy wielkie płyty, no przepięknie to wygląda. 11 dni i rodzinna impreza. Nie mogę się doczekać reakcji waszej i rodziny, i mojej w sumie. Zapraszam. Wiem. Przeszedłem się dookoła tutaj działki, zobaczyłem, pochodziłem po tych płytach białych. Tak. Naprawdę mam jak w bajce. Tak jak mówiłaś na Q&A. Znaczy tak. Będzie jak w bajce, no bo jeszcze to nie jest wykończone. Ale przepięknie, jasno, biało, ten basen, to wszystko. Ja tak pamiętam, że jak właśnie wybierałam te płyty, to mówię, kurde, tak bym chciała, żeby to był taki efekt jak w Grecji, że sobie idę w klapeczkach, postawię torebeczkę i postawiłam torebkę na tej płycie akurat, którą mamy tutaj z przodu domu i mówię, Jezu, jak to wygląda, jak w Grecji. No. Zakochałam się. No i właśnie jeszcze jest problem jeden. Coś narobił. Nie, nic. Odnośnie naszego Q&A ostatnio. Pamiętasz, jak byliśmy rok temu na wakacjach w Turcji? W tym fajnym hotelu, w tym bardzo fajnym, co super było na wakacje. Który? Kalista. Odezwał się dzisiaj dyrektor, że nas chce. Jedziemy. Kiedy? Nie wiem, zaraz. Jadę. Idę się pakować, dobra? Naprawdę. Ale nie, no to wiem, że nie naprawdę, ale... Jadę. Ale serio jedziemy? Tak. Zapnij guziki. Ale nie, poważnie, ja mogę jechać. Zapnij guziki, jedziemy. No już, ale powiedz. Zapinaj. Ale jadę. Poważnie. Ale kiedy? Nie wiem, wymyślę zaraz. Jadę. Ale że jeszcze przed wakacjami? Nie wiem. Nie wiem. Podjarałaś się? Tak, nie dyskutujmy, teraz jadę. Pa. Czyli pisać, że jedziemy? Tak. Wiecie, i to się właśnie to wszystko jak w kalejdoskopie zmienia. Na Q&A mówiliśmy co innego. No ale to jak na zamówienie naprawdę napisał ten hotel, ten Kalista, który... No, jedne, naprawdę, nie? Było tam... Bo tam, no przede wszystkim pogoda była świetna, ale dodatkowo ten hotel. Weźcie odmówcie, prawda? Pomyślcie, jesteście w naszej roli, pisze do was hotel, gdzie naprawdę stawia wam mega fajne wakacje, mega drogie wakacje, no i weźcie to, odmówcie. Zobaczymy. Ja widzę w tobie ten błysk. Ty chcesz jechać na wakacje. Już mam dość. Tylko, że wiesz, no na pewno już dobra, jak... Wymyśl, nie gadajmy, teraz pomyślimy. Mam 2 godziny na odpisanie, co robimy. Luka poszedł już po jedzonko, podobno będziemy testować, tak? Różne jakieś szamki. Tak. Ty masz lody na rączce, widziałaś? No, chyba nie widziałam. Bo właśnie widzę. Podaj mi chusteczki, proszę. Będziesz jadła ośmiornicę, jak tata przyniesie? Tak. Tak? Bo ja lubię ośmiornicę. A krewetkę? Nie. Nie będę jadła krewetkę. A kalmary? Jakie kalmary? No też takie owoce morza. Tak. No dobra. Dzień dobry. Nienia, rybkę ci wziąłem, śledzika. Wziąłem wszystko z karty, oprócz krewetek. Okej. Okay. Bo myślę, że krewetki... A Charlie powiedziała, że nie chce krewetek, ale wszystko inne zje. Widzisz? Naprawdę? No to super, bo mam różne rzeczy. No, wziąłem wszystko, zaraz pokażę. Co jest? Mamy tak, wziąłem fish and chips, nie wiem dlaczego. Ale to Charlie w sumie, nie? To jest fish and chips. Raz. Gorące? No. Patrz sobie na ten. Mamy koleżanko... Mamy tam ośmiornice. Rybny samochód, nawet nie wiecie jak rybą tu pachnie. Ośmiornica. O, to jest wszystko, ale fajne. Zaraz pokażemy w środku. Kolejne to mamy, proszę państwa. Fajnie wygląda. Kalmary. Fajnie widać, z sosem. Dobra. Już ci daję. Podoba mi się to. I mamy jeszcze, trzymaj. I mamy jeszcze Matiasa. Tak wygląda w środku nasz rybny samochód. Mamy kalmary, mamy ośmiornice, mamy śledzia, mamy tam daleko fish and chips. Pierwsza opinia. Co jesz w ogóle? Jestem taki głodny, w ogóle jadę tylko śniadanie. Mhm. Ale ile to kosztuje? 150 zł zapłaciłem za wszystko. Okay. Wszystko co tu jest. Tam nie patrzyłem, ale widziałem, że jedno 28, drugie 48, nie wiem które to które, ale... No pewnie ośmiornica jakieś 48 czy coś, nie? Mhm.
Bardzo spoko. Tak? Mhm. Bo odczytałem właśnie teraz przed chwilą opinie średnie. Więc jestem ciekawy właśnie tak twojego zdania. Dobre? Kalamary nie są gumowe. Tak? To już jest dobrze. Bo to wiesz, może też były stare opinie, może ktoś się tutaj zreflektował. Ośmiornica wiadomo nie jest taka od razu jak nie, taka mega. No bo ona tam leży w całej matce jakby. Tak. Ale cała macka jest... leży i tutaj widocznie kroją. Dobra, spróbuj. Tak na szybko, nie? Z budy wziąć sobie. A ja chcę fish and chips właśnie, odwrotnie niż ty. Ty nie chcesz? Nie, to mi bardziej wchodzi niż kebab. Kebab był bardzo dobry ten wtedy tamtej chwili. Ale ja jestem bardziej taka, wiesz, do jedzenia. Fajna randka? Mhm. Ja chcę fish and chips. Charlie, chcesz frytki? Byłem jedynym klientem. Nie. Z tego owoców morza. Bo mniej osób lubi owoce morza. Więcej Polaków, szczególnie więcej ludzi je kebaby, nie? Niż owoce morza, czy tam rybki jakieś. Dla mnie super, że jest taka budka i masz takie owoce morza w tym. No ja uwielbiam takie rzeczy. I kalmary, i ośmiornica. To jest ta budka dla mnie. Myślę, że to ma ości? Bo pyszne dla Charlie dać coś takiego. Spróbujcie. A nie chcesz spróbować? Naprawdę nie. Pyszne. Aj. Macie tak też w swoich związkach na przykład, że wasza druga połówka nigdy nie spróbuje? Nigdy. A jeszcze tu chlebek? Mamy totalnie inne smaki. Pyszna, świeża ryba. Musisz, kochanie. Chociaż trochę. Sosik tu masz. To nie jest takie jak jakiś, wiesz, fast food. Mhm. Nie? Bardzo dobra. Nie jest fast foodem, tylko jest taką zdrową rybą. Mimo, że w panierze. Bardzo dobre. Jeden kalmarek dla ciebie oceń. Czy dobry, czy nie, bo my tu ocenialiśmy z mamusią. Ocena. Pyszne. Pyszne i obleśne. Co? Charlie. Co jest, co to za alter ego? Ale które bardziej? Które bardziej, pyszne czy obleśne? Obleśne przed chwilą usłyszałeś w bajce, wiem, słyszałem. Pyszne. Pyszne? Czy obleśne? Pyszne. Nie wiem, co się stało, ale jakieś wielkie emocje tutaj drzemią w mojej córce. Opowiadaj. Co się stało? Opowiadaj. Ja wtedy mam kulę. I jak mnie stało? Jaką kulę? O nie, mogą mnie pytać. Może po co zapytałem? Robię sobie kurczaczka. Zrobiłem, nie wiem czy widać, ale nie miałem garnka żadnego czystego, więc zrobiłem sobie, ugotowałem taki makaron na patelni. Tutaj robię w tym airfryerze kurczaczka, takie pałki i to jest kolacja. Dobra, poczekajcie, bo jest historia. No, historia, no. Taka kula mi wpadła, okay. Do wany i wyciągnęła. Okej. Okay. I potem pojawił mi się slime taki malutki. O, z tego? Malutki. Tu jest w środku slime? Chyba tak. Ale to trzeba do wody wrzucić? No. Okej. No to fajnie, to jest fajna zabaweczka. Skąd ją masz? A ja wiem. Wiem, z twojego ulubionego sklepu, nie? Z Rossmana. Kiedy idziemy do Rossmana znowu? Co? Ty uwielbiasz Rossmana, ja wiem to. Już widzę w swoich oczach jakiś błysk. Gdzie? Na górę. Nie, ja dzisiaj jeszcze mam dużo do roboty, koleżanka. No nie, ja cię wezmę spać. Z mamą idziesz spać. Nie, z tatą. No nie. Chodź. Sio. Przeczytam ci bajkę. Dobra. Zobaczymy, mama. Zobaczymy, czy Charlie zdąży. 5, 4, 3, 2 Charlie, 1 i koniec. Brawo. Wygrał. To jest plus posiadania ambitnego dziecka. Zawsze na wszystko się nie zgadza, ale tylko są wyścigi, tylko jest liczenie, pojedynek między nią a kimś. Od razu go jemy. Nic wyjątkowego, ale szybko, zdrowo, makaron bezglutenowy, taka tam kapustka i to przykombinowałem, bo użyłem jakiś... Wow, ale fajnie to wygląda. Ej, bardzo fajnie. Pokażę wam, jakiego sosu użyłem. Tak trochę losowo. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze i sosu użyłem właśnie tego, to jest sos tonkatsu i totalnie na chybił trafił. Spodobał mi się, po prostu zobaczyłem na półce, wziąłem go i nie wiem nic o nim, ale ile ma kalorii, bo to jest też ważne, żebym coś wam powiedział teraz. Na pewno sporo, na 100 ml ma 145 kalorii. No nie wiem, czy tak dużo, no ale dobra, 145 kalorii, ale prawdziwy game changer ostatnio odkryłem w sosie Louisiana. Zawsze jak jestem w Stanach, biorę skrzydełka Louisiana, wszystko co jest z Louisianą zawsze biorę ostro, tak ostro kwaśne, ostro octowy smak, uwielbiam ten sos.
i dopiero zgłębiłem, bo faktycznie skład to jest tylko woda, ocet, trochę papryczek. Kaloryczność to jest na 100 ml 22 kalorie. Tutaj mi starczy, nie wiem, może na 10 potraw, to mamy tutaj w tym opakowaniu około, no nie wiem, około 40 kalorii. 40 kalorii w takim całym sosie, ostrym, świetnym, dodawanym do wszystkiego. Więc jeszcze tutaj trochę pokropię, żeby było na ostro. Smacznego dla mnie. A w międzyczasie do kolacji vlog żony. To jest życie, prawda? Dostawa nowych kwiatów na ogród. Jedziemy. Reklama, żona zarabia. Obejrzymy całą. Zupełnie, no.